Witajcie w następnej Aldegustacji. Tym razem piwo z Aldika. Ta-da! I jest to American IPA. Ta-da! 5,5%. Hip hip, hooray! Lock 10 Brewing Corporation. Batch number 14. Wow! Coś nowego. No i tutaj od razu lampka się zapala. Lock 10. To brzmi znajomo. To jest amerykański browar. Lock 15, czyli 15. A ten jest 10. Podszywają się. Oczywiście, że się podszywają. I żadne to, żadna 14 walka, ani nic takiego. No zdecydowanie. Czyli następna marka własna Aldika. No i teraz kto to zrobił? No a któż to wie, kto to zrobił? Bo takich American IPA to już było kilka. I był Wild Bill, American IPA. I po prostu American IPA, które nawet konfrontowałem. No i mamy znowu. I teraz tak. Specjaliści się, że tak powiem, różnią w opiniach. Beer Advocate pisze, że jest to Freedom Brewery. A Red Beer mówi, nie, to jest Marston's. Skąd ja mam wiedzieć? No jak? Eksperci nie wiedzą. Przynajmniej napisali, jakie chmiele tu są zrobione, dodane. Sovereign, Admiral, Jester, Summit, Harretau Blanc, które tworzą kraftowe piwo premium. Premium? Wow! W składzie co jest? Jest jakiś skład? No tak, jęczmień i pszenica. Tyle. No, jeśli chodzi o szatę graficzną, to uboga. Bardzo. Piwo złote w kolorze, klarowne, niewielka piana. Aha, aromat coś mi przypomina. Bardzo klasyczne brytyjskie IPA z palonym karmelem, przypaloną skórką od czarnego chleba, od Grahama. Troszkę owocowych akcentów, suszonych owoców, cytrusy. Oczywiście na niewielkim poziomie ten karmel palony tutaj wygrywa. Bardzo tradycyjnie brytyjska. Zobaczymy jak... No, jak smakuje oczywiście. Chciałem to powiedzieć. Tylko uleciało mi słowo. Tradycyjnie brytyjsko. Nasycenie jest takich powiedzmy niewielkie do średniego. Pełne, troszkę karmelowe, przypalany karmel. A właśnie przypalana skórka od Grahama. Taka sama jak w aromacie. Goryczka ciągnie się od samego pierwszego łyku. Spada niżej i przechodzi właśnie też w taki przypalaną skórkę od chleba. Są też takie troszkę ziołowe akcenty. Jest to ok. W smaku jest w miarę owocowo, chociaż dosyć wytrawnie. Troszkę cytrusów. Pijalne to jest. Pijalne, spokojne, słodowe. Ale nie słodkie. Wiecie co? Całkiem w porządku to piwo jest, ale ono bardzo przypomina tą poprzednią inkarnację American IPA od Marstona. Tak mi się wydaje, że to było od Marstona. Pod jakim szyldem to było? Harper's? Chyba Harper's. Także albo to jest wariacja na temat, albo to jest to samo piwo. Nie jestem pewien. Trzeba by porównać obydwa razem. No, ja już robiłem to takie
właśnie Wild Bill i to późniejsze Harpers, czy to jest to samo? Też były podobne. No i tak, nie wiem. Jeżeli ktoś z Was próbował obydwa piwa, najlepiej jedno przy drugim, no to niech napisze opinię, czy to jest to samo, czy nie. No to zaoszczędzi mi kupowania znowu dwóch piw i tylko robienia filmu tylko po to, żeby powiedzieć, o, to jest to samo piwo. Bo zmienili naklejkę, nie? I przebrandowali to. Niemniej jednak piwo jest ok. Nic odkrywczego, zdecydowanie. To jest zwykłe brytyjskie IPA z dodatkiem amerykańskich chmieli. Chociaż nie tylko. Pijalne. W rozsądnej cenie. No ale takie, wiecie, no to nie jest piwo na czasie. Ono jest spóźnione ładne parę lat. Ono by było bardzo fajne 5-6 lat temu, 7. To wtedy by było ok. I koryczka by była na poziomie i smaki i wszystko. Teraz no to nie jest New Hazy IPA, nie jest słodkie, mangowe i nic takiego, nie? Boring. Ale jest fajne do picia. No to trzeba przyznać. Nawet wiecie co, czasami mam ochotę właśnie na takiego klasycznego, jakiegoś, nie wiem, podwójnego IPA, albo coś. Od czasu do czasu kupuję sobie Mr. President z Brewdoga, bo jest wystarczająco gorzki. Żeby złapać oddech po tych wszystkich słodkich, w ogóle nie gorzkich, nowofalowych, powiedzmy, IPA, których jest według mnie za dużo na rynku. Nie ma takiej zmienności. Robią to, co im się sprzedaje. No ja wiem, że muszą zarobić, oczywiście. Ale nie ma takiego. Nie czerpią na przykład ze starych styli, troszkę tam, wiesz, podrabiają, nie? Nie, to akurat jest marketingowo najlepsze, ciach. Także już mi się przejadły, że tak powiem, te hazy ipki. Chciałbym czegoś zdecydowanie nowego, odkrywczego. Co byście pomyśleli, że jest takim nowym, odkrywczym stylem, które warto by było promować? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się w miarę to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. I pamiętajcie o przysłaniu linku do tego wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie, cheers.